samym. Bardzo serdecznie pragnę przywitać tych wszystkich, którzy się zgromadzili tu w tym kościele archidiakonalnym w Agordo. Dziś, w tym szczególnym, trzeba powiedzieć, dniu dla nas ważnym, ale i dla ludzi całego świata, ludzi wierzących. Trzy motywy zapisane zresztą na naszej karcie. Dziś kończy się oktawa Wielkanocy, ósmy dzień, z których każdy kolejny przypominał nam ten wielki dzień, wydarzenie zmartwychwstania. Przeżywamy także dziś w Kościele święto Bożego Miłosierdzia, uroczystość Bożego Miłosierdzia. Tak bardzo czczona w naszym kraju, ale też ta uroczystość już w jakiś sposób rozszerza się na cały świat. I trzecia jeszcze okoliczność, bardzo radosna i wzniosła, tak jak już powiedziałem, szczególnie dla nas. Chcemy tę przeświętą czynić naszym dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II. Ta beatyfikacja dokonała się na tej ziemi, w której my jesteśmy. Właśnie w Rzymie, dziś przed południem. W sposób szczególny pragnę przywitać w naszym gronie księdza Tadeusza Fabiana. Ksiądz Tadeusz jest profesorem w Tarnowskim Seminarium Duchowym. Akurat się tak złożyło, że w tych dniach jest tutaj na naszym terenie. Witam też wszystkich, którzy z bliższa i dalsza po pokonaniu być może wielu, wielu trudności i przeszkód są znani. Saluto anche le persone che sono venute, che sono i nostri amici italiani, agordini o anche dall'altro parte. Bracia trwali w nauce apostolów i w wspólnocie włamali chleba i modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co wierzyli, przebywali razem, wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzień. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Uderzono mnie i pchnięto, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem wybranym. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez postępowanie
Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do nowej, żywej nadziei. Do dzieciństwa niezniszczalnego i niepokolanego i niewiednącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie wiedzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwałę wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dostąpili radości wiecznej wiecznej paschy w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych zgromadzonych, za nas tu zgromadzonych, abyśmy umocnili Bożym Słowem, wierzyli, że Jezus jest Synem Bożym i dzięki tej wierze mieli życie w Jego imieniu Jego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Celebrans wypowie modlitwę dziękczynienia za beatyfikację naszego wielkiego Arka Jana Pawła II. Potem udzieli nam jeszcze błogosławieństwa. Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziś wyrzekły me imię.
Jesteś. Co to przez?